Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna z najmniejszych ryb akwariowych Ukleja Naga, Stawa resplescens. To są miniaturowe, atrakcyjne, ubarwione, ruchliwe rybki z rodziny karpiowatych. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Uklejki Naga pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują górskie jezioro Indle i otaczające podmokłe tereny we wschodniej Birmie. Jest to gatunek endemiczny. Woda w jeziorze jest czysta, z gęstym gliniastym podłożem. Po raz pierwszy gatunek został opisany w 1918 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek. Uklejki Naga są bardzo małe, jedne z najmniejszych gatunków ryb akwariowych. Uklejki Naga to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 8-10 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie rybki nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. Na jedną rybkę potrzebujemy od 4 litrów, więc akwarium dla 8 rybek powinno być powyżej 40 litrów. Z racji swoich rozmiarów powinny być trzymane w niedużej kolonii własnego gatunku z przewagą samic lub towarzystwie rybek o podobnych rozmiarach. Uklejki Naga nie konkurują o pożywienie z innymi gatunkami. Samce dorastają do 3-3,5 cm, a samiczki do 2,5-3 cm. Płodność osiągają w wieku 8-10 miesięcy, żyją od 2 do 3 lat. Uklejki Naga mają niskie, wydłużone i lekko spłaszczone po bokach niebesko-mleczne ciało z czerwono-pomarańczową głową u samców i srebrzystym ciałem z widoczną ciemną kropką, częściej odbytową u samicia. Więc rozróżnienie płci jest bardzo łatwe. Uklejki Naga preferują akwaria z gęstą roślinnością i korzeniami, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do pływania. Zbiornik powinien być obficie obsadzony roślinnością. W akwarium powinny się znajdować korzenie, gałęzie, suche liście i rośliny pływające, ponieważ rybki lubią przebywać blisko tafli wody wśród pływających roślin. Parametry wody są dość ważne i muszą być stabilne. Woda powinna być od średnio twardej do twardej, a odcień pH od obojętnej do zasadowej. Optymalne parametry wody: temperatura 20-24, pH 7-8,5, GH od 10 do 25. W akwarium potrzebna filtracja, aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Akwarium powinien być zasłonięty szybą lub pokrywą, ponieważ rybki lubią wyskakiwać z wody. W naturalnym środowisku uklejki Naga odżywiają się głównie zooplanktonem, dafnią i glonami. Karmić rybek można drobną achotką, dafnią, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Uklejki Naga to są bardzo łagodne rybki. Można trzymać ich wraz z łagodnymi rybkami o porównywalnej wielkości, takimi jak na przykład Rasbora Espei, Rasbora Plamista, Rasbora Hengela. Ale jednak lepiej trzymać ich w osobnym akwarium, w większej grupie własnego gatunku. Rozmnażanie. Rozmnażanie uklejek nie należy do trudnych. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Do zbiornika wkładamy szerokolistne rośliny,
Najlepiej kryptokoryny, na przykład kryptokoryny mikrozorium lub anubiasy, ponieważ uklejki nie rozrzucają ikry przypadkowo, lecz przyklejają do dolnej części liści roślin. Przed planowanym tarlem tarlaków przenosimy do oddzielnego zbiornika. Stopniowo obniżamy temperaturę wody do 18-20 stopni i trzymamy tak około tygodnia. Bodźcem do tarla służy podniesienie temperatury do 23-24 stopni. Twardość wody powinna być ponad 20. Tarlo odbywa się partiami. W ciągu jednego dnia jedna samiczka odkłada do 10 jaj. Właśnie dlatego zaleca się rozmnażać w większej grupie, jak pokazuje w ostatniej części filmiku. Im liczba tarlaków będzie większa, tym uzyskamy lepszy efekt. Do tarliska wrzucamy tylko krążki steropianowe, do których samiczki będą przyklejać ikry. Wrzucamy sporo żywej dafni lub ocznika, żeby rybki nie zjadały ikry. W przeciwnym przypadku rybki zjedzą całą odłożoną ikrę. Tarlo odbywa się samego rana. Początek tarla można stymulować włączeniem światła. Po tarle krążki steropianowe przenosimy do innego zbiornika, w którym powinna być dobra aeracja. Ale nie wrzucamy do wody, a wcząsamy tak, żeby ikra z krążków spadła do wody. Do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Wylew następuje po 24 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na drugi, trzeci dzień. Na rybek drobny, pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Na rybek rośnie szybko. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.